Właśnie plac tutaj wewnętrzny. Cały ten układ jest oparty na tej historycznej uliczce, która się mieści. Wszystko zaczęło się od prac wykopaliskowych, które miały miejsce na Placu Zielonym. Teren został sprawdzony, a informacje o tym, co zostało odkryte, przekazane dalej. Teraz przyszedł czas na studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologii w Szczecinie. Spędzili u nas tydzień, poznając nasze miasto i tworząc nowe koncepcje na rozplanowanie przestrzeni publicznej. Dziś przedstawili wstępny zarys planów, m.in. władzom naszego miasta. Studenci przedstawili nam projekt adaptacji tych terenów. Mieli możliwości zapoznania się ze wszystkimi naszymi tutaj dodatnimi takimi rzeczami, aspektami, jak i tymi ujemnymi, i zaproponują nam tutaj rozwiązanie, które w najbliższym czasie, w czerwcu, przedstawia nam już jako swoje takie prace końcowe. Jedną z takich rzeczy, które można zauważyć w Chojnie, to jest ten charakter, który tutaj panuje. Jakby w obrębie murów ta zabudowa jest zdecydowanie jakby stara, historyczna, ma swój klimat, ma swój charakter, który, jak to na początku słyszeliśmy, inspiruje ludzi, wielu artystów. Nie dziwię się, inspirował również nas. Ich pomysły skupiają się na Placu Konstytucji 3 Maja, Placu Zielonym, Placu z Pomnikiem Papieża oraz tam, gdzie znajduje się fontanna, a także przy murach miejskich, przy ścieżce poetów. Pomysłów jest dużo, począwszy od zagospodarowania terenów dla najmłodszych, dla tych nieco starszych, a także dla turystów. Staraliśmy się połączyć naszą przestrzeń parku z terenem bardziej znajdującym się wewnątrz murów. Więc tak naprawdę musieliśmy szukać idealnych możliwości przejść między terenem parkowym a terenem wewnętrznym, wykorzystując na przykład jakieś otwory, dziury bądź uszczerbki w murach. Czy po takich spotkaniach nasze centrum miasta może radykalnie się zmienić? Kolejne spotkanie władz miasta ze studentami zapisane w kalendarzu jest na początek czerwca. Wówczas przedstawione zostaną bardziej szczegółowe koncepcje.